Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Nordgardu. Ale słuchajcie, w ogóle jest taki problem, bo poprzedni odcinek zakończyliśmy na czwartym rozdziale, już tam kończyliśmy powoli ten czwarty rozdział, z czego ja już nagrałem sobie odcinek z czwartego rozdziału, z zakończenia. No i przeszedłem ten czwarty rozdział. Okazało się potem, że na nagrywkach nie ma dźwięku w OBS-ie i mi się nagrał odcinek bez dźwięku. Także co, ja tego odcinka z czwartego aktu nie wrzucam. Ja już rozpocząłem w ogóle piąty akt na tamtym odcinku. Ale zaczniemy sobie po prostu rozdział, znaczy nie akt. Rozdział piąty już sobie zaczniemy teraz na tym odcinku. A tamten rozdział nam się udało ukończyć bez żadnych dodatków. Także tak 2 na 10. Ale dogoniliśmy tego skurwibonka w punktach i było dobrze. Dobra, to zaczynamy piąty rozdział w takim razie. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Teraz będziemy tym Egilem grać. To jest nowa postać. W ogóle bardzo dziwna postać. Bo ja trochę grałem właśnie na tym poprzednim odcinku. I bardzo, bardzo, bardzo dziwna postać. Sami zobaczycie, jak bardzo. Granted, he never planned very far ahead, but he made up for it by adapting to any situation. No matter how complicated. It was a good thing too, because our plan was to raid a raven settlement from the sea, claim it, then launch a punitive expedition against Hagen from there. To jest taki typowy wiking, nie? Bezlitosny, typowy wiking. Tego gosteczka, trzeba przyznać. Dobra, ląd na horyzoncie. Nowy ląd został odkryty przez naszych wikingów. No i sami widzicie, czas na plądrowanie, wieżę na jakąś wioskę. Ten Egil. No i on wybija. Najazd zrobił. I tak, i przejmujemy tu wszystkie budynki. Okej. Dobra. Wiern, musimy naprawić te budynki jak najszybciej. Także paru mieszkańców nam się przyda. Tylko tą armię pierw. Wszystkich tych wojów bym zebrał tutaj. Idź naprawiaj. Idź naprawiaj. Idź naprawiaj. Tam Egil, tutaj siuk. Idź naprawiaj. Naprawimy sobie to na spokojnie. I tak, ten klan w ogóle jest fajny o tyle, że jak tym klanem polujemy na zwierzynę, to dostajemy jedzenie z tej zwierzyny. Wiecie, o co chodzi. Także bardzo spoko opcja. Także nim trzeba dużo polować na zwierzynę. Czyli na wilki i niedźwiedzie. Bo z nich będziemy pozyskiwać żywność. Dobra, gościu, tu jeszcze napraw chałupę. Idź mu pomóż może. Tak, mamy tutaj coś. Okej. No i wjeżdżamy na tego niedźwiedzia. To od razu zdobędziemy sobie żarełko. Jak najbardziej nam się przyda. Kopalnia żelaza. O, jeden może iść do kopalni żelaza w sumie. A ty idź to naprawiaj jeszcze. No i widzieliście, zabiliśmy tego niedźwiedzia i dostaliśmy darmowe jedzonko. Owce też możemy zarżnąć. I wtedy z tych owiec dostaniemy również
jakieś żarcie dodatkowe. Dobra, ten zwiadowiec tutaj odkrywa ten teren. I okej. A punkty mamy do rozdania. Dobra, co my to sobie rozdamy? Produkować 20% więcej drewna. To mogę. Kasy za każdą zabitą jednostkę wroga. O, takie. O, to jest dobre. Do tego musimy dążyć. Dobra, nowy tytuł wodza. Dobra. Okej. To też jest spoko. To jest bardzo dobre. 75% wojska będą mniej zużywać jedzenia. Dobra, co my tu mamy? Przydałby się jeszcze jeden wiadowiec. Ten może niech idzie na wyprawę. Popatrzcie, z tą żywnością. Na tej mapie jest bardzo ciężko z żywnością. Znaczy, może nie jest o tyle ciężko, ale trzeba ciągle podbijać nowe tereny. Jak najszybciej zabijać jakąś zwierzynę. Wiecie. Dobra, idź tam na wyprawę, gościu. Tak, i robimy tego niedźwiedzia. Przejmiemy sobie tutaj kolejny teren. A spokojnie sobie damy radę. Także skolonizujemy za 80. Super. Chciałem też kowala. Kowala. Drewno mamy na plusie. Uzdrowić. O, właśnie, jeden uzdrowiciel to się przyda. I właśnie. Jeszcze byśmy zrobili. O, to. Żeby uzdrowiciele bezczynni zbierali żywność. To jest bardzo spoko opcja. Dobra, panie zwiadowcu, idź tutaj, zbadaj to. Tego się nie da skolonizować. To są jakieś jednostki. Okej. Ten tutaj już. Okej. Ruiny. Dobra, jeszcze ten teren bym przejął w sumie. No i patrzcie, tu mamy respy tych wilków. Także tych terenów to bym w ogóle nie przejmował póki co. Póki nie trzeba, to bym nie przejmował, żeby się respiły te wilkołaki, te wilki. I będziemy sobie mogli na nich farmić jedzenie. Kowalowi trzeba dać coś do roboty. Tylko czekajcie, niech tutaj. Dobra, jest dobrze. Kowal. O, uzdrowicieli. Dawaj tutaj zupgrade'uj. Dobra. Ten zaraz to przejmie. To to, kolonizujemy, siup. No i dobre. No i dobre. Nie masz co robić, gościu. Aha, to zaraz będziesz mógł ich leczyć. Dobra. Kolejne owce. Owiec już mamy 9. Dużo owiec. Dobra. Dobra, 9 owiec. Z jednej owcy dostajemy ile? 80 żarcia. No i gitara. No i git malina. Owiec szkoleniowy. Kowal jak tam? Okej. Okay. I tak. To jest kolejna jaskinia. Zapewne którąś jaskinię wilków będziemy musieli przejąć. O. To jest nowa ta Leaf, nie? Ona chyba była w poprzednim tym. W poprzednim rozdziale, nie? Ta Leaf, tego co pamiętam. I ona nam wtedy uciekła. No i tu jest jej ta dowódca, ona tu jest, kurde. Będzie się teraz rozglądać. Na zwiad poszła. A pewnie będziemy musieli się tam dostać. Tak, znajdź i zabij Hagena.
A to jest Hagen? Tak, to jest Hagen. Dobra. Celem jest, żeby się tam przydostać. Także no, to będzie myślę długi rozdział. Bo no trochę nas... Trochę mamy dystansu do tego Hagena. Okej, okay, zwiadowca. Dobra, jak on przejmie to... To idź tutaj, zbadaj, gościu, ruiny. Dobra. Okej, okay, Kowal skończył robotę. O. I patrzcie, tu mamy... kolejną osadę jakąś. Którą zapewne będziemy musieli walczyć. Dobra, ale na razie oni są neutralnie nastawieni. Okej. Okay. Ten teren może przejmiemy. A, spróbujemy. Tu od razu mamy trzy owce, także nam się zwróci ta żywność, którą tutaj musimy wpakować. Dawać mi te owce, siup. Okej. Okay. Dobra, jedno musimy zarżnąć, bo jeszcze jedzenie jest tak na minusie trochę. I kowal, gościu. Co ja mu dam do roboty? Turnik. Większa szybkość wydobycia o 50... Nie, to... O, żeglarzy chcę na pewno. Okej. Okay. Jednego jeszcze bym tutaj dał do żeglarza. To by nam więcej... Tak, z ruin mamy 100 monet i 50 tych punktów. Okej, okay, nice. Siu. Dobra, zarąbiście. Idź na uzdrowiciela, gościu. Teraz mamy minus 8. Jak zostanie minus 4. To uzdrowiciel chyba zbiera więcej jedzenia niż ten. Tak, bo on więcej zbiera, bo jeszcze żeśmy go ulepszali, tak? Uzdrowiciel więcej jedzenia jest w stanie zebrać niż zwykły mieszkaniec. Dobra. Tego nie możemy skolonizować. Tu też nie możemy. Ale za to tu możemy. I tu będzie jakieś przejście. Dobra, musimy poczekać, aż ten teren się tutaj nam odkryje. Górnik już nie ma roboty. Dobra, górnik. Idź, gościu, na uzdrowiciela w takim razie. I właśnie tu jest ciężko, bo nie możemy właśnie budować. I wiecie, i... Nawet domków nie mogę postawić, żeby tą populację zwiększyć. To jest takie 2 na 10. A tu jeszcze jest dwóch wojów, halo. Goście, macie tutaj ekipę. Tu. Nie, spróbować tutaj atakować. A możemy powalczyć troszkę. W sumie teraz to by się przydał te badanie, które nam daje złoto za zabicie jednostki. Ale dobra. I tam. Jak z jedzeniem? Oj, dobra, trzeba jedną owcę zarżnąć. Ewidentnie. Dup. Dobra. Kowal znowu nie ma. Dobra, kowal. Buduje mi na prawie 15%. Nie. Drwala bym polepszył. No i to już będzie całe żelazo, jakie mieliśmy. Z dwóch. Okej. Okay. Kowala chyba potem dam na dok okrętowy, żeby sobie tam siedział. Żeby ruszył na wyprawę razem z wikingami. Dobra. Tak.
Jak z tym terenem? No, niby możemy tędy, potem tędy, potem tędy, potem tędy. Tu chyba coś będzie. A też możemy tędy, nie? Tylko ciekawe, co tu jest. No, trzeba te tereny jeszcze poodkrywać. Ale dobra, możemy parę wilków porobić w sumie. Właśnie, bo one jedzenie nam dadzą, także go. O Jezu! Zabili mi jednostkę. No nie, co za warzywo. Aha, i zwiadowiec umarł. Dobra. To zaraz populacja będzie się robić. Zwiadowiec, go. Idź na zwiadowcę. Okej, i chcę tutaj zbadać. Dobra. No są wszyscy, nie? A? Tu jeszcze możemy wybić te wilki. To nam zawsze jedzonko wpadnie. No i w latem jest produkcja na plusie, także jest spoko, nie? Kolejna osada. Okej. Okay. I sami widzicie, ta mapa jest ogromna. To będzie... O cholera. Kurde, prawie nas porobili. Dobra. Zrobiciele leczą? Leczą wszyscy. Dobrze. Niech leczą zatem. Idź może tu, gościu. Albo może iść na tego, na tarczownika, o. Dup. Dobra, tarczownicy są OP. Bojownik ma 10 plus 3, a tarczownik 7 plus 1. A ten 12 plus 2, wow. Topornicy są niby tacy najbardziej OP, jeśli chodzi o damage. No i to w ogóle będzie mega ciężko przejąć, bo to są wieże. Ja nie wiem, to jest ciężkie w ciul. Dawajcie tutaj, siup, zadymkę. Elegancko. Dobra. Jak wygląda? Tu jest taki teren. No najlepiej to chyba tego by było rozdupcyć. Dobra, populację już mamy na maksa. Wiadowce znowu biją, kurde. Kościu, trzymaj się tam. Ale ja nie wiem, jeśli my chcemy wieżę zrobić, to będzie mega ciężkie, mi się wydaje. O, widzicie? Strasznie biją. Arma jest większa potrzebna. Dobra. O! No i gitara. A czemu mam na minusie teraz żywność? O! To zwiększa o 100% siłę jednostek wojskowych atakujące wieże obronne. To będzie zarąbiste. Dobra, my potrzebujemy dużo tych punktów. W takim razie. Tak. Multcie się tutaj, goście. Tu dwóch możemy dać. Dobra. Go. Jakiego wilka jeszcze możemy porobić?
No i musimy to jak najszybciej ogarnąć. Bo to będzie ciężko, zanim my te punkty ustukamy. To trochę mi nieco. Trochę czasu potrzebujemy. Kurde, a i tak, żeby tu się dostać, to i tak musimy ten teren kolonizować. Także bierzemy ten teren wilkami. Ale tu jeszcze mamy respa. Tu. A i tu mamy jeszcze ten skarbiec do odkrycia. Ładnej gościu. Dobra. Gdzie ci zwiadowcy są? Zwiadowcy, zwiadowcy. Jak to odkrywają. Dobra, gościu, masz bojowe zadanie. Tutaj masz spadać to. I będzie gitara, siema. Dobra, siup. Okej. Okay. Ze dwa wilki są, to na razie tutaj nie najeżdżam. No i te punkty najszybciej muszą się tu stukać, bo bez tych punktów to tak średnio będzie. 9 owiec. To zdrowiciela. Mam 5 kamienia. Co ja mogę z tym kamieniem zrobić? Chyba nic. Chyba nic ciekawego. Chyba, że będziemy powoli dziubać te wieże, nie? Aha, bo oni sobie naprawią te wieże jak my. O kurde. Tych jednostek chyba coś mogę. Ło. Prawie padł. Prawie nasz bohater padł. Mało brakowało. A dobra, dwie jednostki zarąbane są. Ci porobią tego na szybko. Porobią, nice. Dobra. No i co, jemu tu teraz dwóch tych zostało. I te wieże, najciężej to będzie te wieże zbić. Ale na spokojnie jakoś to będzie, zobaczymy co tu będzie jeszcze. Kasiorka, oj, 50 punktów, nice. Very nice. Bo kolejny tu mamy. Kolejne ruiny do zdobycia. To przejdziemy tędy. Czy my będziemy trujące moczary? Tylko my tego nie skolonizujemy, tych trujących moczarów. O kurde. To jednak nie muszę tego rozwalać. Bo i tak tutaj nie skolonizujemy tego terenu. A my musimy kolonizować tereny, żeby się tam przedostać. A może nie musimy kolonizować? Bo musimy tylko go zabić. Nie, ale to chyba nie będę musiał kolonizować tam wszystkich tych terenów. Ej, wy tu nie idźcie, halo. Tędy sobie przejdziemy, potem wojakami. Tędy, tędy. No i gdzieś tutaj już będziemy powoli. Tędy. A tu walkirie są. O matko. O kurde. Masakra, co? A walkirie jeszcze będą do porobienia. Cholera. Nie ciekawie. Ale chyba będę mógł to przejąć, potem to i potem to. Potem to i potem, potem dalej. Bo jak ten będę miał, to chyba on się w jakiś stopniu łączy z tym, nie? Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. I teraz tak. Weźmy sobie to. O, jeszcze coś.
Pięści nie potrzebujemy. Zasoby możemy. Ale dobra, weźmiemy sobie to. To jest dobre. Już mamy 130 punktów. 310 punktów. Będziemy mieli to. A potem bierzemy to. I już będzie sztosik. Dobra, myślę, że to na tyle w tym odcineczku. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania, łapkowania. I widzimy się w kolejnym odcinku z Nordgardu. Eluwa. Trzymajcie się. Jo, jo.